Jestem chrześcijaninem, od razu to mówię na początku, jestem uczniem Pana Jezusa i generalnie polityka mnie nie interesuje. Dlaczego powiem to, co powiem? Dlatego, że to już nie jest tylko polityka, ale to jest wielki eksperyment, który może doprowadzić całą Europę do straszliwego nieszczęścia. Czy doprowadzi? Zobaczymy. O czym mówię? Już mówię. Otóż, kiedy przyglądam się naszej nieszczęśliwej ojczyźnie i kiedy przyglądam się obecnie rządzącym, przyglądam się temu, co robią i zastanawiałem się, bo już się przestałem zastanawiać, dlaczego to robią, to po paru dniach zastanawiania się i przyjrzenia się, kto ich popiera, Komisja Europejska, Parlament Europejski, pan Biden, tak, oczywiście, życzliwie przygląda się pan Putin, doszedłem do wniosku, że to jest jakaś grubsza sprawa. I mogę wam powiedzieć, nie sprawdzałem tego, to się urodziło tutaj, tutaj i wyjdzie tędy. W Polsce jesteśmy świadkami wielkiego eksperymentu. Na czym on polega? Ano na tym, żeby cały naród zmusić do takiego sposobu życia, jakie sobie wymyślili towarzysze z Komisji Europejskiej. Wykonawcą tego eksperymentu jest oczywiście obecna koalicja 13 grudnia, która jest popierana przez Komisję, popierana przez Parlament i popierana przez tych dwóch cudownych przywódców, pana Putina i pana Bidena. Dlaczego Polska? Z bardzo prostej przyczyny. Jeżeli tym towarzyszom uda się złamać Polaków i zaprowadzić tutaj dyktaturę, to w całej Europie to zrobią. Ponieważ Polska, właściwie Polacy, są najbardziej buntowniczym narodem. I gdziekolwiek jestem, to zawsze ci ludzie, którzy są obywatelami czy to Grecji, czy to Wielkiej Brytanii, Irlandii, Austrii, na Węgrzech, właściwie wszyscy mówią to samo. Jeżeli wy ulegniecie, a jeszcze nie było wielkiego eksperymentu, to my nie mamy żadnych szans. Swego czasu pan Orban powiedział, że on czeka, aż polski naród się obudzi i zrzuci pęta niewoli. Jest więc coś w tym, że Europa patrzy na nasz kraj, patrzy na Polskę i jeżeli mówią to przeciętni ludzie, to przywódcy również to widzą. I postanowiono zniszczyć Polaków, zniszczyć Polskę. Zwyczajnie zniszczyć. Po to, żeby innym narodom pokazać, co ich czeka wtedy, kiedy będą się buntowali. Wtedy im pokażą na Polskę. Patrzcie, ci się buntowali i widzicie, kim teraz są? Nie ma ich. Dlatego my nie możemy się w żaden sposób poddać. Dlatego nie wolno nam wyrzec się wolności, nie wolno nam wyrzec się prawa do swobodnej wypowiedzi, nie możemy się wyrzec prawa do decydowania o losach naszego kraju. Nie obchodzi mnie, co ma Waszyngton, co ma Moskwa, co ma Bruksela do powiedzenia w sprawie mojego kraju. Nie interesuje mnie to w najmniejszym stopniu. Mnie interesuje los naszego kraju, mojego kraju. Zacznijmy dbać o własne interesy. Zapomnijmy o tym, co się dzieje wokół nas, a wtedy nikt nas nie dotknie. Wiecie dlaczego? Bo te wszystkie liberalno-lewicowe rządy to są tchórze. Zwyczajne tchórze. Więc pokażmy im, że my się ich nie boimy. A teraz do chrześcijan. Bo oni zaraz mi napiszą, że ja się sprzeciwiam woli Bożej. I jeżeli Polska rzeczywiście się nawróci, to opóźni się przyjście Pana Jezusa. Nie wiem, w co wy wierzycie. Ja wierzę Słowu Bożemu. Jeżeli wy tak mówicie, a piszecie to do mnie, to znaczy, że nie jesteście w ogóle uczniami Jezusa i nie jesteście moimi braćmi, więc pomijam w ogóle wasze zdanie. Boża wola zawsze się wypełni. Wy
ja tutaj w ogóle się tym nie przejmuję. Natomiast my, chrześcijanie, jesteśmy zobowiązani do tego, żeby stać po stronie prawdy. Komuś się nie podoba, już dzwonię. My, chrześcijanie, jesteśmy zobowiązani, żeby stać po stronie prawdy. I my nie możemy się wycofać z tego, aby zawsze i wszędzie mówić prawdę. Kiedyś Niemcy dali się omamić Hitlerowi. I kiedy mordował Żydów, to nikt palcem nie kiwnął. Najpierw ich Hitler urobił, nazywając Żydów robactwem, chorobą. Później mordował katolików, a protestanci mówili, to nie nasza sprawa. Później mordował protestantów i już nie było nikogo, kto mógłby zaprotestować. Nie popełnijmy błędu Niemców. I dzisiaj się sprzeciwiajmy. Ja nie jestem zwolennikiem ani PiS-u, ani PO. Obie te partie powinny iść do lamusa historii, raz na zawsze. I obie powinny być rozliczone za to, co zrobiły Polsce. Ale my, Polacy, mamy prawo rządzić się we własnym kraju. Mamy prawo mówić po polsku, myśleć po polsku, mamy prawo modlić się po polsku, mamy prawo wyrażać swoje zdanie po polsku, nie oglądając się na Berlin, Brukselę, Moskwę i co tam jeszcze można sobie dopisać. Jestem wolnym człowiekiem i umrę wolnym człowiekiem, bo jestem wolny w Jezusie Chrystusie.